No, muszę przyznać, że 1 do 0, panie i panowie. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało z Nerciem. Nercio kontra Zokę. A kolejne PVZ. Kolejne PVZ na naszych ekranach. Zokę razem z Nerciem są na Tandar i Maltar. Wiesz co, no, tak dawno tej mapy nie widziałem, że aż mnie odrobinkę zatkało, kiedy ją zauważyłem, bo nawet nie wiedziałem, że ta mapa się tutaj pojawi. Mówi Zet i następuje cisza. Właśnie dlatego następuje. Tak. Hej, ile razy oglądam intro, tyle razy jestem pod wielkim wrażeniem i naprawdę gratulacje dla kogoś, kto je zrobił. Tak, intro no jest fantastyczne. Mamy kolejny mecz i ten mecz, pomimo tego, że mecz to nasz murowany faworyt, to trzeba powiedzieć, że na pewno będzie ciężki i historia rozgrywek tymi dwoma zawodnikami jest bardzo wyrównana, także jest naprawdę ciekaw, co tu się stanie. Nercio w lewym górnym rogu jako niebieski zerk, jego przeciwnik, Protoss o kolorze minerałowym, to Zokę. Zokę, wiesz co, jest takim zawodnikiem, który, wiesz, jak dla mnie przedstawia takie troszeczkę walczące ze sobą style gry. Ja czasami go widzę, jak naprawdę, wiesz, wchodzi w takie fajne makro, jest wiesz, agresywny, próbuje tutaj różnych dropików i tak dalej. A później na przykład, wiesz, co druga gra to two gate'y, więc jakoś tak, rozumiem, że jest to dosyć wszechstronny gracz, ale jakoś tak dziwnie nam się niektóre rzeczy pojawiają. W każdym razie Nercio robi 14 pula i teraz pierwszy problem, który chciałbym zauważyć na tej mapie, to skałki w trzeciej bazie, co oznacza, że Fortress Expand na Zerga może być tu naprawdę świetny, no bo gdzie niby ma Zerg zaekspować, prawda? Dokładnie, także czekamy w tym momencie na to, co tutaj zagra nam Nercio i czy zdecyduje się na budowanie trzeciej bazy gdzieś tam na środku zachodu jakby tej mapy, tam wiesz, w którym ekspansji. To jest jakaś droga właśnie do tego, czy tam można by zaekspować. Chwileczkę, momencik. Tak, słuchajcie, ja chciałbym tylko powiedzieć, że jakieś tam pozycjonowanie niektórych elementów na overlayach, ja nie jestem grafikiem, ja te overlaye robię sam, więc one wyglądają tak, jak wyglądają. W każdym razie Nercio, no zauważmy, że od razu mamy Sokego, który odrobinkę ryzykuje i od razu przypomina mi się pewna mapa z pewnego turnieju, który nazywał się RSL i mamy Nercio z wylęgarnią, o mój Boże, wiesz co, to chyba będzie powtórka z rozrywki. Nercio właśnie w tym momencie rzucił wylęgarnię w wall swojego przeciwnika, zapobiegając jego zamknięciu. Jest grany Photon Cannon, ale wszystko odrobinkę późne od Sokego. Mamy 6 zergingów już właśnie teraz. Zagrany został pylon, więc Sokę także swojego przeciwnika dosyć ostro blokuje. Muszę przyznać, że to jest akurat super, super denerwujące. No i teraz, probu wrzuciło nam się bardzo dużo, zobaczcie jakie opóźnienie w wybieraniu minerałów. Już teraz Nercio na 620 przychodu, 660, a Sokę jedynie około 300-340, więc widać, że ten atak, nawet jeśli dopiero jeden prób został zniszczony, ale atak już zadał dosyć dużo obrażeń w mojej opinii. O, zdecydowanie. Problem tylko, że Sokę równocześnie zbudował pylon na miejscu, w którym powinna pojawić się ekspansja Nercia, także sam opóźnił go też naprawdę w ekspowaniu. O tak. Więc jak według ciebie przedstawia się teraz ta dynamika? No bo dalej mamy zergingi biegające po mainie, dalej jakiś dron dalej próbuje tankować obrażenia. I zobacz, że zginęły już w tym momencie 3 próby, więc te zerglingi i dron zupełnie się zwróciły. O, bardzo dobrze, że się zwróciły. Także równocześnie kosztowały na pewno dużo mining time'u, także to są tylko jakby bardzo małe, widoczne zyski, jakie uzyskał Nercio z tego ataku. No tak, ale pamiętajmy także o tym straconym właśnie mining time'ie. Jak na razie Nercio cały czas stoi z zergingami u swojego przeciwnika, który właśnie teraz kończy pojedynczego zelota. Zauważ, jak późny jest Cybernetikor, 6 minuta dopiero. To jest naprawdę bardzo późny cyber. No, Nercio zaczyna demolowanie skałek. Powiedziałbym, że niby jest to dobra sprawa, tylko troszeczkę mu to zajmie. Zerging naprawdę jest słabe, jeśli chodzi o niszczenie skałek. No i teraz co Nercio, gdzie Nercio miałby zaekspać? No, jedyna ekspansja, którą ja widzę właśnie teraz, to jest godzina 9. Z tym, że Nercio chyba nawet tego nie robi, bo jak zauważyliście, jest już gaz oraz speedolingów opracowywany. Wiesz co, no rzeczywiście widzę, że chyba ta mapa Nerciowi nie podchodzi. Ciężko jest grać w momencie, w którym
Przeciwnik opóźnia cię tak długo, jeżeli chodzi o budowę twojego naturala. No i ciekaw jestem, co w tym momencie zdecyduje nam się zrobić inaczej tak naprawdę. Mhm. No i cóż, jak na razie ten, jak na razie Nercio, z tego co widzę, zabił już 6 probów za pomocą zerglingów, więc i zobacz, te zerglingi w zdecydowanej większości mają jeszcze pełnię życia. Ja zupełnie nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje. O mój Boże, jeszcze chyba 6., 7. prob padnie. I do tego jeszcze 8. O wow. To jest to... Naprawdę. 8 probów? Czy to jest na serio? Are you serious? Ale tak naprawdę jestem bardzo pod wrażeniem właśnie tego multitaskingu Nercia, umiejętności utrzymania tych workerów długo przy życiu, znaczy przepraszam, zerlingu długo przy życiu w międzyczasie, budując wszystko w swojej bazie. Tak, to jest po prostu fantastyczne to co on robi. Jak zauważyliście, Nercio cały czas biega do kolejnej linii minerałów, kolejny prób, to jest po prostu... Ja mam wrażenie, że to już jest, wiesz, to jest jak dostajesz... Nie wiem, czy grałeś kiedyś w Quake 3 Arena? Tak, do, jak na przykład, wiesz, było ten, było kilka tych, kolejny, to jest już 10 probów. Jak straciłeś, jak ktoś się zabił z tego, z rękawicy, czyli z tego takiego melee urządzenia, bo to była taka rękawica, która waliła prądem i to trzeba było bardzo blisko podejść, jak nie miałeś amunicji do niczego, to mogłeś, wiesz, próbować chociaż, nie? I jak było ten, jak było, jak ktoś się zabił tą rękawicą, to to, wiesz, było określane jako takie, wiesz, no bo jak mógł ktoś się zabić z tej rękawicy? Przez to, tak jak nożem w Counter-Strike'u. No, jakby ktoś się nożem w Counter-Strike'u zabił. I było taki koleś, który był announcerem w tym, takim grubym głosem mówił humiliation, czyli, wiesz, upokorzenie. Ja mam wrażenie, że tu powinno być, wiesz, takie humiliation po prostu. No bo Sokę w tym momencie stracił naprawdę bardzo dużo. Będąc bardzo obiektywnym, to Nercio za pomocą kilku zerglingów zabił 500 minerałów w probach. No i to jest chyba najlepszy obrót sytuacji, na jaki mogliśmy liczyć. Także świetnie ta gra póki co dla nas się rozwija. No i czekamy na to, co zdecyduje się zrobić Nercio. Widzimy, że Infestation Peak już jest gotowy. Także zobaczymy wkrótce jakąś bardziej rozwiniętą technologię ze strony Zerga, który bardzo długo już w czasie gry jest dalej na dwóch bazach. Mm-hmm. Tak, Twilight Council pokazał nam się w międzyczasie oraz kilka Warp Gate'ów. Jak widzimy, grany jest Blink, mamy także plus 2 oraz, co ciekawe, halucynacje. Zeloty zaczynają walczyć. Pamiętajmy, że one są już plus 1, więc zerglingi raczej nie powinny się z nimi mierzyć. Mamy kolejny... Zobacz jak Sokę jakby oczekiwał bazy na 9 godzinie i postawił tam od razu pylona tylko po to, żeby zwarpować ewentualne zeloty do harasu linii minerałów i oczywiście samej ekspansji. Bardzo podoba mało mi się to, co Nercio w tym momencie robi. Skautuje, wiesz, ma tą, jakby to powiedzieć, ma czucie mapy, wiesz, wie, okej, gdybyś był z Protosem, to co byś zrobił? Zrobiłbyś tam pylona, więc ja muszę go wyskautować. Pada nam jeden zelot, drugi właśnie w tym momencie też zostaje zniszczony. Pylon także. No i muszę przyznać, że kontrola mapy jak na razie ze strony Nercio jest fantastyczna. Ładnie. Dalej utrzymuje się Nercio tutaj nam na drobnej przewadze, jeżeli chodzi o ilość supply'u. I ciekaw jestem tak naprawdę, jak może wyjść tutaj Sokemu ta gra, którą ma zamiar zrobić, czyli Blink, skonfrontowając tego z Fangalem Nercia. Tak. Rzeczywiście akurat ten Fangal bardzo ładnie kontruje Blinkstalkery i biorąc pod uwagę to, że mamy już, wiesz, mamy już konkretne ilości speedrow, czyli one mają plus 1-1, to ja się tak zastanawiam, czy Soka z tego wyjdzie. Wygląda na to, jakby chciał zaekspować. Nercio to skautuje, to mi się bardzo podoba. Cofa się odrobinkę i zaraz zobaczymy, czy będzie czekał. Wiesz co, według mnie Nercio nie powinien tutaj atakować, ponieważ jest naprawdę dużo sentry. O, i właśnie, kilka roachy złapanych, no i... To akurat nie było jakieś fantastyczne. Clip spread Nercia, znaczy może inaczej, clip spread na Taldar i Maldor też jest taka troszeczkę, powiedziałbym, w mojej opinii subiektywna sprawa, no bo... Nie chcesz klipować całej bazy, tylko taką wąską ścieżkę do twojego przeciwnika. Po prostu mapa jest ogromna, więc takie klipowanie byłoby ciężkie, prawda? Dokładnie tak. No ale było kilku takich historii, którzy zaklipowali nawet Taldar i Maldar. O mój Boże, jakie właśnie w tym momencie Fangal został, świetny Fangal zagrany. 3 force fieldy, Nercio odrobinę się cofnął, ale Sokę tak naprawdę nie chce za bardzo podchodzić do swojego przeciwnika. Jak widzicie, force fieldy za chwileczkę nam padną, szklarnie zostały rozebrane. No i Sokę...
Niezbyt chcę podchodzić do Nercia, chociaż rośnie w limit. U Nercia dalej mamy 150, jest zablokowany supply'owo. Teraz będzie próbował atakować, wymusić force fieldy, to tak naprawdę jest priorytet ze strony Nercia. Force fieldy właśnie teraz zostaną zagrane. Ładne fangale jednakże na całą armię. Stalkery nie mogą za bardzo blinkować. Duże ilości infest terenów teraz zostały rozegrane ze strony Nercia, że zeloty na pewno nie będą w stanie się wycofać. Są swarpowana większa ich ilość właśnie między infest terany. Zupełnie nie rozumiem tego, bo one zginą natychmiastowo. Stalkery w prawym górnym rogu ekspansji zupełnie nawet nie mogą się wycofać. Inwestor powinien się cofnąć, bo zostanie stracony, więc tutaj akurat wymiana całkiem, powiedziałbym, nie najgorsza. O, i teraz dokładnie tak, wszystkie stalkery padną. No, Nercio dalej ma 160 limitów, podczas gdy Sokka spadł do 73, więc pomimo strat w kilku inwestorach, powiedziałbym, że tutaj Nercio akurat wygląda, no, fantastycznie. Blokuje trzecią bazę swojego przeciwnika, widzi, jaka technologia została rozegrana i tak naprawdę on także może rosnąć w technologii w tym momencie. No ale bardzo, bardzo teraz pewna i duża przewaga supply'u Nercia. Myślę, że jest on, ma swoją otwartą rękę do tego, żeby zrobić, co chce. Aha, dokładnie. O, i zobacz, zerglingi prawie zjadły kolosa, no i teraz otrzymują salwę i pada. No to akurat widać tutaj chyba jakąś, nie wiem, różnicę skilla na mapie, na której dokładnie mamy GG 1-0 dla Nercia. A zupełnie jakoś tak chyba nie weszła ta gra Sokkemu, no... Nie wiem tak naprawdę, co mam tutaj powiedzieć. To po pierwsze 10 probów, które stracił, po drugie ładna kontra inwestorami Blink Stalkerów i opóźnienie trzeciej bazy. Nercio budował już czwartą i do tego nawet Sokka o tym nie wiedział, ponieważ wcześniej zostały zniszczone jego pylony, jak zauważyliście. Creep spread nawet nie był taki wielki, ale po co się do tego przyczepiać, skoro Nercio i tak był w stanie bezproblemowo zniszczyć swojego przeciwnika. Tak więc tutaj akurat... muszę przyznać, że ładnie to wyszło. Tak więc, panie i panowie, oczywiście szybkie przełączenie, a my za chwileczkę wracamy. Co ty masz do powiedzenia na temat tej rozgrywki? No bo według mnie, no, wyglądało to strasznie jednostronnie. No zdecydowanie. Myślę, że najważniejsze w tej grze było przydarcie się probów. Na początku przez linię walla, potem nieustający haras, zabicie w konsekwencji nawet 10 probów, odcięcie naprawdę na duży czas większości z nich od minowania. Także Nercio tutaj bardzo ładnie, nawet przemikrował, tak chyba trzeba by powiedzieć, swojego przeciwnika. No i to było spokojne zwycięstwo ze strony Nercio. Czekamy na drugi duży punkt w tym matchupie. No, wygląda na to, że możemy być bardzo blisko tego. Zaraz zobaczymy, ja tutaj otworzę kolejny ten. Czwarta gra to będzie Nercio kontra Sokka. Odbędzie się ona na Entombed Valley. I wygląda to, że będziemy mieli małą przerwę. Tak więc, panie i panowie, powracając oczywiście do wyników jak na razie, Mana wygrał z Delphim 2-0 i muszę przyznać, że tutaj akurat ten pierwszy punkt, o który tak naprawdę najbardziej się obawiałem, jeśli chodzi o Polskę, został złapany dla nas. Z drugiej strony Nercio Sokka wygrywa jak na razie także 1-0. Druga mapa to będzie Entombed Valley PVZ, Nercio kontra Sokka. Będziemy mieli małą przerwę, panie i panowie. Za chwileczkę do was powrócimy. I no tutaj akurat muszę przyznać, że patrząc zresztą na sam line-up, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo potężnie. Delphi, Sokka, Dark Force oraz Goody dla reprezentacji Niemiec i widać tutaj naprawdę, że chłopaki postawili na siłę, postawili na masę. Z drugiej strony Mana, Nercio, Tefel oraz Forte także nie są to ułomki, że tak powiem, i w mojej opinii będą tutaj będą tutaj naprawdę świetni. Cichy, czy ty jesteś gotowy? Czy tam się jeszcze przygotowujesz? Oczywiście, jestem gotowy. I już masz tam wszystko ogarnięte? Tak jest. Okej, no to panie i panowie, ja jedynie tutaj sobie przełączę i za chwileczkę lecimy z kolejną gierką. To jest druga gra Nercio kontra Sokka. Zostańcie z nami.
takim razie startujmy z kolejną rozgrywką i wygląda na to, że ja nie ogarnąłem... O, i teraz wszystko powinno być dobrze. Tak mnie irytuje straszliwie ten system, którego muszę używać i po prostu jestem zupełnie do niego nieprzyzwyczajony. Nercio wygrywa 1-0 Sokę i tutaj, no, jednostronnie, ale czy będzie tak samo wyglądała kolejna gra? Zaraz się dowiemy. Entombed Valley, cicho, czy jesteś ze mną? Potwierdź zaprzecz. Jestem, oczywiście. Super. No, Nercio w lewym dolnym rogu, jako niebieski zerg, Sokę w prawym górnym, to jest różowy Protoss. Co tym razem, w twojej opinii? No jest to dość dobra mapa. Łatwo tutaj wziąć trzecią bazę, patrząc na to z perspektywy Tossa, także myślę, że zobaczymy odrobinę dłuższą grę. Mhm. Też się zastanawiam właśnie, czy taka długa gra zostanie zagrana. Entombed Valley jest znana z tego, że Protoss oraz... No, znaczy nawet nie Protoss, czy tam Terran, także Zerg może bardzo szybko złapać trzy bazy i się świetnie na nich bronić. Biorąc jednakże pod uwagę Sokego, czy myślisz, że on te trzy bazy tak wcześnie złapie? Ja nie sądzę, żeby był takim naprawdę super makro Protossem. No to będzie miało się wkrótce okazać, natomiast my widzimy, że tak samo jak w poprzedniej grze Delphi buduje nam tutaj Nercio w tym momencie szybkiego pula. Chyba to była nawet siódemka, tak więc nie, zaraz zobaczymy. Eight pool. Mhm. Także zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. I Nercio da radę tutaj pokonać z okiego tą taktykę. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to ekonomiczne otwarcie ze strony Nercia, który pyta się, czy to jest wersja ESL, i to jest krytyczna informacja, którą właśnie teraz Sokę mu daje, ponieważ wersja ESL posiada jedynie crossową pozycję. Co oznacza, że w tym momencie Nercio wie, w którym miejsce ma biec z zerglingami. I tak troszeczkę każdy może się popukać troszeczkę, jak to zet, ekonomiczne otwarcie to 8-pool. Nie, ale ze strony Nercia tak. Ze strony Nercia jest to ekonomiczne otwarcie. I bardzo ważna sprawa, Nexus First od Sokego. Ja mam wrażenie, że on w tym momencie zginął, tak naprawdę. No chyba nie da się inaczej nazwać tej rzeczy, dlatego że i są już w drodze. Za chwileczkę dobiegną już do bazy Sokego. On tak naprawdę jest goły i wesoły, tak można by to określić. No to jest wszystko, to jest absolutnie wszystko. Pada jeden pylon, będzie supply block ze strony Sokego, ale no znaczy może inaczej, supply block to nic mu nie daje, bo nic mu nie przeszkadza, bo Soka jedynie co może robić to budować proby, ale mamy 145 minerałów i brakuje 5 minerałów na kanona. Brakuje 5, teraz jest 160, ponieważ Sokę wyjął absolutnie wszystkie proby ze swojej linii minerałów. Zobacz, jaki zbieg okoliczności. Nercio akurat decyduje się na 8-poola. Sokę zupełnie tego nie skautuje. Mamy ekspansję ze strony Nercia w tym momencie, więc tak jak powiedziałem, jest to ekonomiczny 8-pool od Nercia, chociaż jego ekonomia tak naprawdę troszeczkę leży i kwiczy. Wiesz co, ja nie sądzę, żeby... No co Sokę może zrobić? Według mnie już w tym momencie niewiele, prawda? No próbuje się bronić, traci proby. Ładnie. Puścił niestety też Nercia do swojej głównej bazy. Nie za bardzo miał to jak to robić. Żeby Nercio do tej bazy nie wbiegł, także mamy podzielone proby ze strony Sokego, także nie mogą one walczyć, no ale przynajmniej jedna grupa zawsze będzie mogła minować. Mm-hmm. Tak, ale zauważmy, że tego wydobywania jest super mało, teraz w pewnym momencie spadło to do 100 i to jest także coś, na co Nercio liczy, ponieważ jego ilość probów jest jeszcze dosyć mała, co oznacza, że po prostu chce ich mieć coraz więcej, ale ani, wiesz, jest piąta minuta, tutaj nawet nie ma gateway'a jeszcze. I ktoś może sobie pomyśleć, o mój Boże, co Nercio zagrał, przecież ma mniej dronów itd. No tak, ale po pierwsze niszczy cały czas proby swojego przeciwnika. W poprzedniej grze zniszczonych zostało ich 10, już teraz 2. A z drugiej strony, jego przeciwnik jest naprawdę bardzo do tyłu z technologią i to jest dosyć duży problem. No i po raz kolejny mamy dużo probów męczących tej Sokego w jego głównej linii minerałów. Także to na pewno będzie dawało Nerciowi dodatkowo czas i po prostu Sokego pod względem jego ekonomii. Mhm. A z drugiej strony Nercio, jak zauważyliście, jego ekspansja już zaczyna działać. Grany jest Roach Warren, więc wygląda na to, że polski zawodnik chce zakończyć tą rozgrywkę tak naprawdę super szybko. Jesteśmy w 6 minucie gry. Nercio zaczyna zbierać. Zobacz, że już jest 300 minerałów oraz 180 gazu, więc on za chwileczkę zapewne wyprodukuje jakieś 6 Roachy. Czy to będą zerglingi, które będą komplementowały tą armię, ale coraz więcej probów pada. Już w tym momencie 6! Ja zauważam, że chyba najlepszą taktyką, jaką można zagrać, będąc zergiem na Sokego, to jest szybkie 6 zerglingów i przebiegnięcie przez jego wall, bo to jest chyba coś, z czym on po prostu nie jest w stanie sobie poradzić.
No jeszcze musielibyśmy mieć speed na tych lingach, żeby to było efektywne, dlatego że jeżeli no, ale ktoś podbiegnie, to góra 3 przebiegną, nie? Tak, mi chodzi o ogólnie, wiesz, we wczesnych fazach gry, ale ja nie wiem, czy to jest Nercio, który jest aż tak dobry w tym harasie, no bo naprawdę, to co się tutaj dzieje, to jest po prostu kosmos. No i Nercio wychodzi z Roachami, czy będzie dobudowywał Zerging, jak na razie ma supply blocka, ale Sokę kończy Cybernetic Core, ma Gatewaya oraz ma kanona oraz budującego się Zelota. Nie ma absolutnie żadnych szans, żeby obronić się przed tym atakiem. Ja po prostu tego nie widzę. Także co jest najlepsze na poli, znaczy na, żeby zrobić po polinie, to jest drugi order, że mamy 8 roach ze strony czy biegnących i wkrótce dobiegających już do rampy. No i myślę, że to za chyba już podboje w tej rozgrywce. No nie, no to jak dla mnie to jest tyle w temacie. Dokładnie jak Sokę mówi, GG po stracie tego, po stracie, no prawie, że stracie kanona i wiesz co, no po prostu jednostronnie absolutnie. Sokę nie miał absolutnie żadnych szans, podczas gdy w pierwszym Best of 3 wygrywa Protoss i jest to Polak, to w drugim Zerg absolutnie dominuje właśnie Protossa i muszę przyznać, że tutaj nie było nic do powiedzenia. Po prostu nie było nic do powiedzenia. Okej, panie i panowie, więc mała przerwa. Za chwileczkę wskoczymy do trzeciej gry. Jak na razie 2 do